zaczynamy podróż na Lubasz, a po drodze spotkałem dwóch freestylerów. Jaki finał w tym roku? Nie wiem, jak to startuje. Brzezik i Progres. Piotr i Dziobek. Na U17 Piotrek i Dziobek, a na Open Battle Guzik nie gra. Nie gra. Mate Hayagos i... Luka? Kurde, z Luka. Jakiś Polak. Jace. Polak. Ej, właśnie, Jace. Polak. Mate Hayagos z Polakiem. Ale... Witam! Więcej freestylerów. No co, może jakiś trening? No tutaj. To wiecie co, zróbmy tu turniej. Piłka numer 1. Piłka numer 2. Piłka numer 3. Piłka numer 4. Piłka numer 5. Wam też mówią, że macie piłki w kagańcach? Nie. A. Tuż przed turniejem. Tak, to są notatki wejść Przemka na turniej. Tak, to jest, ale są takie... pamiętaj, jak tutaj wybijesz tego basa, nie? No. To potem tutaj musisz skończyć w aperze. Okej? Okej, dobra. Ale oblicz to skup się. Ale oblicz w dobrym momencie jest to przejście. Trzy wejście, nie? Jak wieście. I zaczynasz górą, kończysz dołem. Potem macie. No, ostatni Lubasz, wziąłem ze sobą koszulkę z mojego pierwszego Lubasza. Taka klamra będzie. Pierwszy będzie ostatni. Stacja Poznań, czekamy godzinę, jedziemy do Szamotu. W Szamotułach też trochę poczekamy. Kolejny pociąg. Dzisiaj widzimy wszystkie pociągi. On jest lepszy? Ten przedział jak trochę jak w Harry Potterze. Teraz sobie wyobrażę, że tu... Gdy mam powiedzieć? Tak. A ja nie mam czekolady. Zjedz! Dobrze ci zrobi. Autentycznie, jak widzisz, jest taki chujowaty. Patrzcie, mamy po drugiej stronie kolejnych freestyler. Tacy sami, a przedziały między nami. Już zaraz Szamotuły. Tak, to my. To super, chodźcie. Ej, wejdźcie do tego pomarańczowego. Idziemy do Lubasza. Idziemy do Lubasza. To jest nasze taksi, nie? Miłosz, gdzie jedziemy? Kurczę, nie wiem. U17. Gdzie jedziemy? Ile ma ty? Michał, gdzie jedziemy? Talent będzie ciekawy. No wreszcie ktoś to powiedział. Jesteśmy już w Lubaszu. W Lubaszu jest wiśnia. Wiśnióweczka w Lubaszu. Więc jest słodko. Tak, mam z tym panem pokój. Ten pan się tu wpierniczył, z nim nie mam pokoju. On myśli, że jak będzie leżeć na moim łóżku, to nie zauważy. Tutaj śpi Staniu. Już pan w Staniu. Zapach się otrzymuje z zeszłego roku. Tutaj śpi Janek. A ja jestem tutaj. Ja też jestem tu. On też jest tutaj, ale to nie był. To też nie było. To nie było. Co to za zgromadzenie? Omawiamy taktyki, jak pokonać Lukę w challenge. Jest rodzinka freestyle'owa. I Alex. Ci panowie dzisiaj grają U17. Później mamy to posiem. No. I wychodzi na to, że będziemy pewnie około 23 grać to posiem albo takie właśnie, no. Także dopiero przyjechali na turniej i od razu grają Under 17. Warto być tak młodym? Ja, warto być na południe. Też byś chciał. Też bym chciał. Mówiłeś na vlogu, że też byś chciał. Też bym chciał. Może nie zauważą, co ja rozumiem udział w bani. Nie, zostało. Buziaczkowo też. Jak 17-latek wyglądam, nie? 30. Dobra, przynajmniej ja nie mam pryszczy. Ooo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 
idziemy na tę legendarną salkę. The Last Lubasz. Tak. Nie, nie będzie ostatni. Last Lubasz. You sad. Yeah, really sad. Ale z uśmiechem powiedział, że jest smutny, nie? Otwarta salka jest już? Tak, idziemy. No to idę harcić. Idziesz harcić? No i. Ty kiedykolwiek trenowałeś? Kurczę, rzadko się zdarza, ale czasami coś tam potrenuję. Jasne. Welcome to the bash. Hej Lubasz, jesteśmy tu znowu z wami. Już kolejny weekend z freestyle'owcami. Na elefenie klimat jest zawsze najlepszy i harcenie do rana, aż odpadną podeszwy. Jak tam? Jak tam? W czapce gram. Apera będzie. Aper będzie siadać bardzo dobrze. No to wstał. Zawsze lubię ten moment, kiedy wchodzimy pierwszy raz na tę salę. Ja szczególnie pierwszy. To już na salę. Mój siódmy raz na tej sali. Siódmy raz zobaczę tę salę. Mateusz idzie pierwszy. Pierwszy, nie. Nie, no ładnie. Jest git. Hej Lubasz, witamy, jesteśmy tu dobrze znani. Już po raz kolejny weekend z freestyle'owcami. Na elefenie klimat jest zawsze najlepszy. Harcenie do rana, aż odpadną podeszwy. Jak nie wiesz, to tu wpadnij i poczuj ten klimat. Impreza roku w Polsce właśnie się zaczyna. Freestyle'owa rodzina, wiesz? Brak obok brata, nie ma tu żadnych granic. Są ludzie z całego świata. Chłopaki jak zawsze z mocnymi zamiarami. Na zawodach poryć głowy nowymi kminami. Dla mnie prawdziwe święto i od dawna wiadomo, że od kilku miesięcy w kalendarzu na czerwono. Ostatni raz już na tej sali, ostatni raz. Dlaczego ostatni raz? Nie, nie, nie. Bo mistrz powiedział, że to już ostatni Lubasz. Tak, patrz, widzisz nawet. Chyba wierzysz we kłamstwo. Ale fajne kolorki ma ta koszulka. Dzięki, dzięki, buty, wszystko piękne. Jo, buty z SWRL-a? Mogę dotknąć? Możesz. Ja, ale to są nie jak te, z For Freestyle. Ty. Jak się w nich gra? Cudowne są. Naprawdę? Że niedługo jakbyś... będą. Tak? A jak cenowo? Już co? Powiedz naszym widzom, ja jak to cenowo. A nie wiem. Ja tylko dostałam za darmo, wiesz. A... Ja to jeżdżę po świecie i zbieram się. A jak w porównaniu do Pumek albo For Freestyle? Identyczne. Aha. Ale leciutkie, bardzo leciutkie. Jaki... Także nie ma ty masz mały rozmiar, to nie zobaczę. Znaczy odezwał się, nie? 39. Dobra, to ja też teraz się rozgrzeję, bo wiesz, w końcu U17 mam. Wierzycie mi czy nie? U17 jestem. Patrz, śmieją się w tle ze mnie. Jeszcze cicho na tej sali, tu będzie kiedyś, kiedyś, za niedługo. Za niedługo tu będzie wrzask. Dopiero początek, tyle przed nami. Po co się pytać na starcie, co będzie z nami. Let's go. Pompuję piłki freestyle'owe. Dajesz, mam, dajesz. Tak jakby muszę odblokować mechanizm. I uwaga, to jest teraz ten moment, uwaga. Czekaj, bo się... To jest mi już. To jest ten moment. Tak, zanitowany. Zaaplikowany. Tak. Już nie jest dziewicą ta piłka. This is original, Matt Hayagos. Yes. And this is fake. Friends. Nie podkręcam cię, ale nie trafisz do kosza. No dobra, to nie trafię. Ale ja dalej celowałem. Nawet lepiej. Co to jest jakaś wyjebana kałuża? Co? O co chodzi? Piłki nie chcesz? Ej nie, no rzuciłem i ona jest mokra. Dobra, to jak chcesz oddać, to oddaj, daj, wezmę. Zaopiekuję się. Jak tam przed Lubaszem? Chcę wrócić z tarczą, nie na tarczy. To jest moje główne założenie. Tak. Co jeszcze mogę powiedzieć? Oczekuję nieoczekiwanego. Tak, to wszystko. Dziękuję, Michale Brzezicki. Czyli widzimy się w top 16. Tak, a tobie jak leci? Dobrze, skórę mów dopracowywałem. Nie ma! Nie przeszkadzaj. A jak ze skafem? Znaczy, no na baty nie zrobię, nie. To znaczy, to wejdzie mi tak sobie na treningu do komba, ale nie mam jeszcze tak dopracowanego. No ale skórę mów będzie mi wchodzić raczej na batlach, więc o to tego bym chciał. Trochę o skórę NT się martwię, bo chciałem na batli w końcu zrobić. No ale dobra, no wyjdzie co wyjdzie po prostu, co chwila przyniesie. Teraz trochę stypa. O, straszne. No, Michał się pojawił, to jeszcze większa stypa. Dzięki. Mówiliśmy właśnie, że dzięki, jest Michał. Że jest stypa na sali. Znaczy nie. Porównujemy zeszły rok z tym rokiem, że troszeczkę mniej zawodników, mniejsze zainteresowanie.
No, no. Ja jeszcze nie wypowiem, mnie nie było rok temu. Nie, no rok temu to... Wcześniej było trochę ten, po tej pogadance. No kurde, 3 lata gram dopiero. Czwarty Brzezika. No, ja wiem. To jest moja 7. edycja. Ja jestem jak Chuck Norris. Jestem na każdej edycji. Chuck, z banku się wywalił. Mi się zdaje, że 2017 było 170 wtedy. Tak? Co miałem battle z VLO. Nie powiem to, ale teraz jest 70. Ale mamy nowych debiutantów na Lubaszu. Ten pan jest pierwszy raz. On będzie kiedyś kotem. No na razie jest psem. Nie, na razie jest Aleksem Oparą. Jedzie ten aper na oparach. Nie, ale ciężko jakoś. Ale zobacz, po tej rozprawie. Jedzie na oparach i dobrze jakby. Zasiedziałem się trochę. Co ci się stało w nos? Traśnięcie mamy. Traśnięcie. Jakiś... To był Magellan prosto w ryju. Nie, face roller robił i gwóźdź wystawał z piłki. No, no, ale wypadł już. Yeah. Akbari, jak się masz? Dobrze, wszystko dobrze. Lubisz polski? Tak. Mówisz to ruch. Trochę mówisz po polsku? Tak. A co robisz w ogóle w Polsce? Każdy dzień mam dużo pracy. W hotel? W hotel. I mam dużo trening. Każdy dzień. Okej, to jest wszystko. Jak widzicie, Akbari umie mówić po polsku. I bardzo dobrze umie. Zjarowy sieć płynie pierdolę. Tego uczą w Polsce. Ale teraz jestem bardzo zmęczony. Jaki jesteś, zmęczony? Tak, jestem. I ty? Jestem. Jestem trochę. Fajnie.